Po co Jezus przyszedł na świat? Witajcie. Jestem waszym przewodnikiem. Właśnie rozpoczynacie być może najważniejszą podróż w waszym życiu. To będzie podróż po świecie poglądów. Gruntowna i systematyczna. Co to znaczy? To, że przyjrzymy się wszystkim kierunkom wskazywanym przez busolę i zbadamy pełne spektrum poglądów na życie i na świat. Dziś udajemy się na północ, a do końca podróży odwiedzimy wszystkie strony świata, idei i poglądów. Może nie zgłębimy ich do końca, ale postaramy się, żebyście zrozumieli, że nie ma takiej trasy, którą chcielibyście iść, jechać, żeglować, a na której Bóg by do was nie przemówił. Tak naprawdę chcę wam pomóc zrozumieć, że nie ma takiej sfery życia, w której Bóg pozostawiłby nas bez zasadniczych odpowiedzi na życiowe pytania. Nasza podróż będzie systematyczna. Mówimy o zbudowaniu uporządkowanej struktury, którą będziemy mogli włączyć wszelkie poglądy na temat prawdy ze wszystkich kierunków busoli, tak by stworzyć jakąś logiczną, sensowną całość. To trochę jak haczyki i wieszaki w szafie, które niektórym z was pewnie by się przydały. Po co? Ponieważ świat zasypuje nas różnymi rzeczami. I jeśli nie jesteśmy czujni i nie potrafimy rozpoznać, co nam się wciska, nie wiemy, gdzie to włożyć, ani czy to prawda, czy kłamstwo. Teraz będziecie umieli to umiejscowić, a więc zaczniemy od budowania fundamentu. Dzisiaj przyjrzymy się jednej z tych prawd, a potem będziemy wznosić kolejne filary, by w końcu dojść do samego szczytu. Porozmawiamy o Bożej wizji społeczeństwa i przyglądniemy się wszystkim obszarom życia, jakie dał nam Bóg. W każdym z nich znajdziemy odbicie społecznego porządku, nakazanego nam przez Boga. I w każdym z nich dostrzeżemy patologię. Zobaczymy, co się dzieje, kiedy człowiek odrzuca Boży zamysł. Mam nadzieję, że będzie to dla was podróż o niezwykłym znaczeniu, która głęboko przemieni wasze życie. Przyjrzymy się pięknu, którego nie sposób opisać ani pojąć. Jeśli Pan pozwoli, zwrócimy się ku Niemu, by ujrzeć Jego twarz. A kiedy to się stanie, już nigdy nie będziemy tacy jak przedtem, ponieważ nie sposób ujrzeć twarzy Boga i pozostać nieporuszonym. I to właśnie jest zasadniczy cel naszej podróży. Zobaczyć twarz Boga. Zacznijmy więc. Będę wam zadawał mnóstwo pytań, ponieważ nie chcę, żeby to było tylko pobieżne i chaotyczne zwiedzanie, tak żebyśmy na koniec mogli powiedzieć, że odbyliśmy 12 podróży. Nie interesuje mnie ich odbycie. Interesuje mnie przemiana. Tak więc zacznę od zadawania pytań. Niektóre mogą się wydać proste. Mam jednak nadzieję, że przyniosą głębokie odpowiedzi. Niektóre mogą być zaskakujące, ale ich celem jest zmuszenie was do przemyśleń, do zastanowienia. Tego od was oczekuję. Gotowi? Grant, jaka jest odpowiedź na pierwsze pytanie? Na to pytanie? Tak, na to.
Jak sądzisz, po co Jezus przyszedł na świat? Wiesz, kim jest Jezus, prawda? Willie, czy słyszałeś już kiedyś o Jezusie? Czy uważasz, że to ważne pytanie? Tak. Dla nas, chrześcijan? Po co On przyszedł na świat? Po co się narodził? Żeby nas zbawić. Czy wiecie, jak głęboka jest ta odpowiedź? Moglibyśmy spędzić resztę życia, zastanawiając się, co ona oznacza. Co to znaczy, że Jezus przyszedł, aby nas zbawić? Dlaczego Bóg Wszechświata, nieskończony, święty, wszechmocny Bóg, przyszedł na nasz grzeszny świat, żeby za nas umrzeć i nas zbawić? Co za odpowiedź. Czy wiecie, że Jezus w gruncie rzeczy bardzo precyzyjnie i obiektywnie odpowiedział na to pytanie? Możemy to znaleźć w Ewangelii Jana. Tam Jezus mówi nam, po co się narodził, w jakim celu przyszedł na świat. Oto co powiedział. Urodziłem się i przyszedłem na świat po to, by... Żeby co? Wypełnić proroctwa. Grant, wiesz, jak ważne są słowa Jezusa, że przyszedł wypełnić to, co o Nim napisano? Zastanówcie się nad tym przez chwilę. Oznacza to, że musiał być jakiś plan. Że nie był to przypadek. Że On nie był jakimś tam człowiekiem, który zaczął myśleć o sobie w pewien sposób. Nie. Przyszedł, aby wypełnić proroctwa. To naprawdę głęboka odpowiedź. Super. Ale nie w tym rzecz. Przyszedł, aby nas odkupić. Omar, zgadzasz się z nią? Tak, ma rację, żeby nas odkupić. Omar, ale co to właściwie znaczy? Przyszedł, żeby nas zbawić. Co wynika z tego, że On przyszedł po to, aby nas odkupić? Kurt, że potrzebujemy odkupienia? Owszem. Czyli ktoś musiał za nas zapłacić. Odkupienie to wspaniałe słowo. Tak, Omar? Tak. Ale nie. Urodziłem się i przyszedłem na świat po to, aby zbawić świat. Zbawić świat. Jak jeden człowiek może zbawić świat, William? Czy człowiek może tego dokonać? Czy możesz sobie wyobrazić ciężar świata złożony na ramiona Jezusa Chrystusa? Kto to pojmie? Super odpowiedź, William. Ale to też nie to. Wiecie co? Moglibyśmy spędzić resztę dnia rozmawiając, po co Jezus przyszedł. Alex, tak? Przyszedł, by uleczyć, których serce złamane i wyzwolić więźniów. Alex, to jedna z najlepszych odpowiedzi. Wyzwolić więźniów. Ha, ale też nie. Może znacie ten fragment. Pochodzi z 18 rozdziału Ewangelii Jana. Pamiętacie tę scenę? To niewiarygodna scena. Ewangelia Jana, rozdział 18. Jezus stoi przed Piłatem. Wyobraźcie sobie aniołów pochylających się na krzesłach, żeby to usłyszeć, zakładając, że w niebie są krzesła. Ponieważ Król Wszechświata stoi przed władcą tego świata. Jezus milczał przez niemal cały proces, całą noc, a teraz zaczyna mówić. Zaglądnijmy tam, zaczynając od wersetu 33. Piłat więc znowu wrócił do pretorium, przywołał Jezusa i zapytał Go, czy Ty jesteś królem Żydów? Jezus rzekł, mówisz to od siebie, czy też inni powiedzieli ci to o mnie? Wówczas Piłat powiedział, czyż ja jestem Żydem, to twój naród i wyżsi kapłani wydali mi ciebie. Co zrobiłeś?
Jezus odpowiedział, moje królestwo nie jest z tego świata. Gdyby moje królestwo było z tego świata, moi podwładni walczyliby, aby mnie został wydany Żydom. Wówczas Piłat rzekł mu, a więc jesteś królem. Jezus odparł, to ty mówisz, że jestem królem. Ja urodziłem się i przyszedłem na świat po to, aby... Jesteście gotowi? Aby dać świadectwo prawdzie. Skoro Jezus powiedział, ja urodziłem się i przyszedłem na świat po to, aby dać świadectwo prawdzie, to nie wydaje się wam, że być może kwestia prawdy jest wyjątkowo ważna? I taka właśnie jest. Gdybym wam powiedział, że muszę dziś wyjść wcześniej, ponieważ idę zeznawać, gdzie według was bym poszedł? Do sądu. Do sądu, dokładnie. A jak sądzicie, co odbywałoby się w sali sądowej? Proces. Proces, racja. I wiecie, wierzę, że to właśnie Jezus miał na myśli. Odbywał się proces. A on przyszedł, żeby dać świadectwo prawdzie. Co według was podlegało sądowi w tym procesie? Prawda. Sądzona była prawda. Obraz Jezusa stojącego na miejscu dla świadka jest nam pewnie znany. Ponieważ kiedy zajrzymy do Biblii, czy pamiętacie, ile razy Jezus użył słowa za prawdę? W samej Ewangelii Jana Jezus używa podwójnego zwrotu. Zaprawdę powiadam wam, 25 razy. To słowo to amen. Amen. Używamy go na końcu modlitwy. Zaprawdę. Jezus na miejscu dla świadków, w procesie sądzącym prawdę. Kiedy zajrzycie do Biblii, uświadomicie sobie, jak ważna jest to kwestia. Rozdział 1, wers 17. Mojżesz bowiem przekazał prawo. Jakie znaczenie ma przywoływanie w tym miejscu prawa mojżeszowego? I dalej. A łaska i prawda zaistniały przez Jezusa Chrystusa. W rozdziale 14 Jezus mówi, ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. Może nie mamy problemu z wyjaśnieniem ludziom, że Jezus jest drogą lub że Jezus jest życiem, ale co to znaczy, że Jezus jest prawdą? Rozdział 17, czy wiecie, że jesteśmy uświęceni przez prawdę? A prawdą jest oczywiście Słowo Boże. W 4 rozdziale czytamy, że mamy wielbić Ojca w prawdzie. W rozdziale 8, że prawda was wyzwoli. To ukazuje nieco inną perspektywę, prawda? Alex, powiedziałeś, że Jezus przyszedł wyzwolić więźniów. Czy pamiętasz, jak wręczono mu w synagodze zwój z proroctwami Izajasza? I on przeczytał fragment, do którego nawiązałeś. Przyszedł, aby wyzwolić więźniów. Czy to oznacza, że Jezus przyszedł, aby włamać się do więzień, zdjąć kajdanki z rąk złodziei, rabusiów, morderców i gwałcicieli i uwolnić ich? Czy to ma na myśli? Co czyni z nas więźniów? Kłamstwa. A tym, co nas wyzwala, jest prawda. To ciekawe. W rozdziale 14 Jezus mówi, że poprosi Ojca, a On nam da innego wspomożyciela, by był z nami. Mówi o Duchu Świętym. Jak go nazywa? Duchem prawdy. A kiedy przyjdzie, mówi Jezus, On, Duch Prawdy, poprowadzi was ku pełnej prawdzie. Rozumiecie już, że prawda jest bardzo ważna. W pierwszym liście do Tymoteusza czytamy, jest to dobre i miłe w oczach Boga, naszego Zbawiciela, który pragnie, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i poznali prawdę. Okazuje się, że zbawienie jest blisko związane z prawdą. A w liście do Efezjan czytamy, że mamy nałożyć Bożą zbroję, której pierwszym elementem jest pas prawdy. A ostatnim? Pamiętacie? Miecz ducha.
Boża prawda. Kiedy się nad tym zastanowić, okaże się, że nawet w Starym Testamencie znajdziecie dużo na ten temat. Izajasz rozpaczał, prawda jest podważana publicznie. Jeremiasz, porzucili wierność i nawet już o niej nie mówią. Prawda została wygnana. Ciekawie ujął to apostoł Paweł, kiedy pod działaniem Ducha Bożego pisał o tym w liście do Tymoteusza. Pisał właśnie o tej scenie. Napisał, Jezus, który złożył swe piękne wyznanie przed Poncjuszem Piłatem. Nawiązując do tej szczególnej chwili, gdy Jezus stanął przed Piłatem. Ja urodziłem się i przyszedłem na świat po to, aby dać świadectwo prawdzie. No cóż, jak mamy zareagować na prawdę? Jak zareagować na tę zasadniczą kwestię? Mówi nam o tym Biblia. Przyjdzie bowiem czas, że odrzucą zdrową naukę. Wybiorą sobie nauczycieli, aby słuchać tego, co miłe dla ucha. Odwrócą się od słuchania prawdy, a skłonią się ku baśniom. Tłumimy prawdę, wypaczamy prawdę, odrzucamy prawdę i podążamy za złem. Zastępujemy Bożą prawdę kłamstwem. Jezus powiedział, ja urodziłem się i przyszedłem na świat po to, aby dać świadectwo prawdzie. Ciekawe są Jego dalsze słowa. Każdy, kto jest z prawdy, jest mi posłuszny. Co to znaczy? Każdy, kto jest z prawdy, jest mi posłuszny. Daniel? Że można nie być z prawdy. Tak. Że jest też druga możliwość, że są różne drogi. Wiecie, w naszym dzisiejszym tolerancyjnym świecie wygląda to niezbyt dobrze, prawda? Ta idea, że są jakieś opcje. Czy nie możemy się wszyscy jakoś dogadać? Jezus wprowadza podział w świecie. Każdy, kto jest z prawdy, jest mi posłuszny. Biblia jest taka konsekwentna. W 4 rozdziale 1 listu Jana czytamy, my jesteśmy od Boga i każdy, kto zna Boga, słucha nas, a kto nie jest od Boga, nie słucha nas. Po tym rozpoznajemy ducha prawdy i ducha fałszu. I to właśnie nazwiemy kosmiczną batalią. Jestem pewien, że ta batalia toczy się od samego początku, od chwili, gdy szatan wkroczył do ogrodu i od jego słów, naprawdę Bóg tak powiedział? Na pewno nie pomrzecie. I widzimy, jak od samego początku kłamstwo jest sprzeczne z Bożą prawdą. Od tamtej pory walka toczy się aż do dziś. Większość uczonych powiedziałaby, że Bóg stworzył aniołów, zastępy niebieskie przed stworzeniem wszechświata. Nie wiem, może stało się tak dlatego, że Bóg stwarzając wszechświat chciał mieć kogoś na trybunach. Jak mogło to wyglądać? Może rozesłano ulotkę mówiącą, jutro o 6 rano wszyscy na trybuny. Bóg będzie tworzył różne rzeczy. Przychodzą aniołowie, jakie rzeczy? Nie wiem, ale Bóg je stworzy. I wtedy Bóg przemawia, a potem, możecie to sobie wyobrazić? Jak to musiało wyglądać? I wszystko powstało. Och, co to takiego? Nie wiem, to muszą być te rzeczy. Dzień pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty i szósty. A teraz Bóg tworzy swoje najdoskonalsze dzieło. Zastanawiam się, czy szatan stał obok. Wielu uczonych uważa, że szatan zajmował wysoką pozycję ponad aniołami. I zastanawiam się, czy stał obok Boga,
kiedy ten stworzył człowieka. O, co to jest? Nazwę to człowiekiem. Co to potrafi? Umie myśleć, tworzyć i rozmnażać się. Będą ich miliony, a nawet miliardy. Czy należą do mnie? Zastanawiam się, czy jeśli szatan miał władzę nad zastępami niebieskimi, a teraz stworzony został przez Boga człowiek, nieco do aniołów podobny, czy oni należą do mnie? O nie. Widzisz, stworzyłem ich wolnymi, żeby sami wybrali, czy chcą mi służyć. Wybrali? A co to za wybór? O czym ty mówisz, szatanie? Mówię, że powinieneś im dać prawdziwy wybór. Teraz nie muszą niczego wybierać. Ale postaw przed nimi inną wizję prawdy i wtedy zobaczymy, czy wybiorą ciebie. Niech będzie, no to się postaraj. I w kolejnej odsłonie widzimy, jak szatan wkracza do ogrodu i przedstawia swoją wizję prawdy. Naprawdę Bóg tak powiedział? Na pewno nie pomrzecie. I całe stworzenie zamarło w napięciu, czekając, czy człowiek wybierze Bożą prawdę, czy prawdę szatana. I wybraliśmy kiepsko. I przez resztę księgi toczy się gra. Walka, która trwa również dzisiaj. Zajrzyjcie do listu do Tesaloniczan. A przyjście niegodziwca będzie jak działanie szatana w całej mocy wśród znaków i fałszywych cudów. Fałszywych znaków, fałszywych cudów. Zwiedzie on wszelką nieuczciwością tych, którzy są na drodze do zagłady. Ponieważ? Dlaczego? Bo nie umiłowali prawdy prowadzącej do zbawienia. Jest tu jeszcze inny związek. Zbawienie. Dlatego Bóg pozwoli, aby zostali oni oszukani i uwierzyli kłamstwu. I tak będą osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz woleli postępować nieuczciwie. Bracia, powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was wszystkich, za to, że wybrał was jako pierwszych, aby was zbawić. Jak? Przez uświęcenie. A w jaki sposób jesteśmy uświęceni? Przez prawdę. Przez uświęcenie w duchu. Jak nazywany jest ten duch? Duchem prawdy. Duchem prawdy. A co robi? Wiedzie nas do pełnej prawdy. I dalej, i wiarę w prawdę, to jak potrójne uderzenie. Jakże bliski jest związek między zbawieniem a prawdą. Czy powinno nas to dziwić? Jezus powiedział, ja urodziłem się i przyszedłem na świat po to, aby dać świadectwo prawdzie. Nie sądzę, aby istniała wspanialsza opowieść o tej batalii i kwestiach, które się za nią kryją, niż to, co opisuje Jan w rozdziale 8. Jezus przemawia i mówi o Ojcu. Żydzi odpowiadają, naszym ojcem jest Abraham. Jezus zaś mówi im, nie, Abraham nie jest waszym ojcem, macie innego ojca. Oni mu mówią, mamy jednego Ojca, Boga, na co odpowiada im Jezus, nie, Bóg nie jest waszym Ojcem. A następnie mrożące krew w żyłach słowa mówi, waszym Ojcem jest diabeł i chcecie spełniać jego zamiary. A on od początku był mordercą i nie kierował się prawdą, gdyż nie ma w nim prawdy. Kiedy kłamie, mówi swym przyrodzonym językiem, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Mnie natomiast nie chcecie wierzyć, ponieważ mówię wam prawdę. Dlaczego więc mi nie wierzycie, jeśli mówię prawdę? Kto jest z Boga, ten jest posłuszny Słowom Bożym. Wy nie jesteście im posłuszni, ponieważ nie jesteście z Boga. To mocne słowa, prawda? Jeśli to, co mówi Jezus, jest prawdą, a tak jest, opisuje tu naszą grzeszną naturę. Wyjaśnia, dlaczego
Nasza natura gotowa jest przyjąć kłamstwa tego świata, słuchać ciała i diabła. Kiedyś sądziłem, że kłamstwa są sprytne, ale wiecie, one wcale nie są takie sprytne. Słuchamy ich, bo tego chce nasza grzeszna natura. Jakże często im ulegałem, a potem mówiłem sobie, ależ to głupie. Istnieje bliski związek między grzechem a tym elementem kosmicznej batalii. Przyjrzyjmy się mu. Jak jest napisane w liście do Rzymian, grzech zwiódł mnie. Zwiedzie on wszelką nieuczciwością tych, którzy są na drodze do zagłady. List do Efezjan. Należy odrzucić starego człowieka, niszczonego przez zwodnicze żądze. List do Hebrajczyków. Aby nikt z was nie był zatwardziały przez oszustwo grzechu. Jestem przekonany, że każdy grzech, jaki nas dręczy, każdy dręczący nas grzech ma swoje główne źródło w kłamstwie. Dlatego jest to tak potężna batalia. Pierwszy list Jana. Po tym można odróżnić dzieci Boże od dzieci diabła. Moglibyśmy pomyśleć, no dobrze, dzieci diabła, niech was piekło pochłonie. Ale nie, bo my też byliśmy nimi. I gdyby nie łaska Boża, nadal byśmy byli. Jak mamy sobie radzić z tymi ludźmi? Wiemy, co mamy robić. W drugim liście do Tymoteusza czytamy: sługa Pana z delikatnością powinien napominać wrogo do Niego usposobionych. Może kiedyś Bóg zmieni ich myślenie i dojdą do poznania prawdy. I tu znów mamy ten związek. Wówczas wyrwą się z sideł diabła, w jakie zostali uwikłani, żeby pełnić Jego wolę. Z czego się wyrwą, David? Z sideł. Z sideł diabła, żeby pełnić Jego wolę. To właśnie musimy sobie uświadomić, zrozumieć i wyobrazić sobie, kiedy mówimy o ludziach niezbawionych. Oni są w sidłach. Wyobraźcie ich sobie w więziennych pasiakach. Jak mamy wobec nich postępować? List do Kolosan jasno nam to mówi. Postępujcie mądrze względem tych, którzy są z zewnątrz, wykorzystując każdą okazję. Słowo wasze niech zawsze będzie życzliwe, przyprawione solą, abyście wiedzieli, jak należy każdemu odpowiadać. Będziemy nadal przypatrywać się tej kosmicznej batalii, ale patrząc na tych, którzy są po drugiej stronie, przeciwni Bożej prawdzie, będziemy dalecy od arogancji. Będziemy na nich patrzeć jak na więźniów. Sami nimi byliśmy. Nic się w tej walce nie zmieniło. To ta sama walka, która zaczęła się od wersji prawdy ukazanej przez szatana. Na pewno nie pomrzecie. Staniecie się jak Bóg. I tutaj kryje się jedno z najbardziej zgubnych kłamstw na świecie. To, moi drodzy, chodzi o was. Widzimy tu przeciwieństwo pomiędzy prawdą Boga a kłamstwami, złudzeniami tego świata, ciała i diabła. Z jednej strony widzimy Bożą prawdę, i zadajemy sobie pytanie, a co mówi świat? Kiedy spojrzeć na kwestię jedności, zostało napisane: i tak mężczyzna opuści ojca i matkę, a złączy się ze swoją żoną i dwoje będą jednym ciałem. A co świat chciałby zrobić z tą jednością? Rozerwać ją. Prowadzić różnorodność, o której mówi Bóg, że mężczyzna z mężczyzną nie powinien się łączyć tak jak mężczyzna z kobietą. Co świat próbuje zrobić? Próbuje ich połączyć. Kiedy Bóg tworzy i planuje porządek społeczny, są w nim na przykład wyznaczone role. Jak na to odpowiada świat?
Zazdrość. Nie będę odgrywał tej roli. Skoro Bóg czyni nas odpowiedzialnymi za nasze czyny, świat odpowiada na to przerzucaniem winy na kogoś innego. To nie moja wina, to czyjaś wina. Stąd bierze się kobieta, która żąda od McDonalda miliony dolarów odszkodowania. Dlaczego? Bo oblała się gorącą kawą. Na pewno nie jej wina, prawda? Żyjemy w kulturze przerzucania winy. Tam, gdzie jest władza, odpowiadamy na nią buntem. Tam, gdzie Bóg mówi, że mamy się nią dzielić, mamy tyranię. Zamiast wolności mamy zniewolenie. To starcie światopoglądów. To bitwa między Bożą prawdą a kłamstwami i złudzeniami tego świata, ciała i diabła. Po tej stronie Boża prawda, konsekwentna i logiczna, mająca sens i efektywna, nawet w upadłym świecie, jeśli za nią podążamy, prowadzi do pokoju, dobrobytu i szczęścia. A w opozycji do niej mamy sieć kłamstw tego świata, ciała i diabła. I jest ona nielogiczna, niekonsekwentna i pełna luk. Prowadzi do gorzkiego płaczu, jęków, zawodzenia, chaosu i śmierci. Zwykle powtarzam studentom, wybierzcie którykolwiek z tych poglądów na świat. Jeśli wyjdziecie od Bożej prawdy na dany temat i spróbujecie wymyślić jej przeciwieństwo, wiecie, co wam wyjdzie? Niemal dokładnie to, co mówi nasza dzisiejsza kultura. Zatrzymajmy się na chwilę przy jednym przykładzie. Kim jest człowiek? Tym zajmuje się antropologia. A co Bóg mówi na ten temat? Kim jest człowiek? Tak, Ashley jest stworzony na obraz Boga, stworzony na Boże podobieństwo. Imago Deo. Co jest tego przeciwieństwem? Ślepy traf, zbieg okoliczności. Ewolucja, przypadek. Ewolucja, traf, zbieg okoliczności, nie dzieło stworzenia, lecz wytwór materii kosmicznej. Człowiek, glutowata babka. Powstaliśmy z babki. Co jeszcze Bóg powiedział o człowieku? Co jeszcze o nim wiemy? Że jest grzeszny. Grzeszny, upadły, ma grzeszną naturę. Jakie jest przeciwieństwo? Coraz doskonalszy. Dobry z natury. Z natury dobry i coraz doskonalszy. Wiecie co? To właśnie jest mantra naszego świata. I przekonamy się, że to kłamstwo jest jednym z najgroźniejszych, jakie narzucono ludzkości. Przyjrzyjmy się mu, mówiąc o antropologii. Jakiej odpowiedzi udzielił Jezus Piłatowi? Ja urodziłem się i przyszedłem na świat po to, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, jest mi posłuszny. Jak odpowiedział Piłat? A, cóż to jest prawda? Jak on to powiedział? Czy powiedział, czym jest prawda? Czy raczej, a cóż to jest prawda? Tak sądzisz? Tak. Uważamy, że postmodernizm to coś nowego. Wcale nie. To to samo stare kłamstwo. Trochę zmienione, z nowymi pojęciami, inaczej rozłożonymi akcentami. Ale to wciąż ta sama wojna. Więc musimy odpowiedzieć na to pytanie. Czym jest prawda? Jak odpowiada dzisiejszy świat? Zobaczmy. Czym jest prawda? Prawda jest po prostu, kiedy... Nie wiem. To trudne pytanie, czym jest prawda. Prawda jest rzeczywiście trudna do określenia, ponieważ różni ludzie mają różne przekonania. Sądzę, że prawdą jest chwila obecna. Czym jest prawda? Prawda was wyzwoli. Jestem przekonana, że między faktem a prawdą jest różnica. Uważam, że prawdę trudno zdefiniować. Prawda to coś, co jakoś nas prowadzi. Brak poczucia winy jest prawdą. Myśląc o prawdzie, wyobrażam sobie katedrę świata, w której są witraże, mnóstwo witraży, i prawda
przez duże P przez nie świeci. Gdy ktoś cię o coś pyta, powinieneś powiedzieć mu prawdę. Ludzie oczekują prawdy. Sądzę, że prawda to system przekonań. Na przykład ten stół jest brązowy, ale jeśli chcesz uważać, że jest niebieski, to jest to twoja prawda, twoja rzeczywistość. Prawda to to, co się rzeczywiście zdarzyło. Prawda to... uczciwość jest prawdą. Każdy postrzega rzeczy inaczej, więc wspomnienia jednej osoby dotyczące jakiegoś wydarzenia mogą się różnić od wspomnień kogoś innego. Są wokół nas ludzie, którzy mówią, że prawda nie istnieje, że każdy może stworzyć własną prawdę. Dla mnie prawda jest w Biblii, w tym, jak każe nam żyć. A potem my, ludzie, będący w środku, patrzymy na tę prawdę sączącą się przez te wszystkie okna. Widzimy jej refleksy i odbicia. Patrzymy na to naszymi oczami i sercem. I odbieramy tak, by miało to dla nas jakiś zrozumiały sens. W sensie filozoficznym, ale i faktycznym, różni ludzie o różnych systemach wartości mogą różnie postrzegać prawdę. Jeśli spojrzeć na prawdę jako fakt, są fakty historyczne, które można zweryfikować, mamy też fakty naukowe. Więc mogłabym zdefiniować prawdę z perspektywy chrześcijańskiej. Mogłabym ją zdefiniować z perspektywy naukowej. Ja bardziej skłaniam się ku prawdzie doświadczalnej, opartej na faktach. Coś jest prawdą, jeśli jest nieskażone. Jeśli patrzymy na sprawę na poziomie materialistycznym, prawdą jest to, że 2 plus 2 równa się 4 i nie da się tego obejść. Ale jeśli patrzymy na poziomie duchowym, który jest znacznie wyższy, mówimy o Duchu Świętym, który w nas mieszka. Wszystkie religie wierzą, że to, w co wierzą, jest prawem, które rządzi wszechświatem. Ja posiadam fragment prawdy, ty posiadasz fragment prawdy. Każdy z nas ma własny. Prawda zawsze jest z nami. Prawda to to, czy w kogoś wierzę, czy nie. Moim zdaniem musi istnieć jedna, niezmienna prawda, aby wszechświat mógł prawidłowo funkcjonować. Czym jest prawda? To względne. Skoro Jezus powiedział, że przyszedł, by dać świadectwo prawdzie, to jest to ważna kwestia. Myślę, że to może nawet najważniejsze pytanie, na jakie my i nasza kultura musimy znaleźć odpowiedź. Od czasu do czasu będziemy tu zapraszali ekspertów. Nie fizycznie, ale tak, żeby pomogli nam zająć się niektórymi zagadnieniami. Poprosimy teraz trzech z nich, by wypowiedzieli się na temat prawdy. Ravi Zacharias jest chyba jednym z największych apologetów na świecie. Oz Guinness jest znanym autorem, a R.C. Sproul znakomitym teologiem. Pozwólmy im odpowiedzieć na to pytanie. Najważniejsze pytanie, jakie człowiek może sobie zadać, brzmi, czym jest prawda? Pytanie, czym jest prawda, to jedno z pytań najbardziej zasadniczych i od wieków toczą się spory o odpowiedź. Wszystkie współczesne kwestie można sprowadzić do zaledwie kilku, a wśród nich niewątpliwie prawda będzie najważniejsza. A więc odpowiadając na pytanie, czym jest prawda, powiem tak. Prawda jest zdaniem stwierdzającym naturę rzeczywistości, taką, jaką jest. Prawdę można zdefiniować jako to, co zgadza się z rzeczywistością, taką, jaką postrzega ją Bóg, ponieważ Boże spojrzenie na rzeczywistość nigdy nie jest wypaczone. To doskonała percepcja rzeczywistości. Więc kiedy Piłat spojrzał na Jezusa, powiedział, a cóż to jest prawda? I wyszedł. Odwrócił się od największego autorytetu wszechczasów w dziedzinie tego najważniejszego pytania i popełnił największą ówczesną zbrodnię. Niewątpliwie jest to zasadnicze pytanie. Rzeczywistość. To ciekawe słowo. Lubię się odwoływać do słownika Webstera, ale nie do najnowszego wydania, lecz tego z 1828 roku, ponieważ zawarte w nim definicje nie są skażone przez polityczną poprawność. Więc jak Webster to zdefiniował w 1828 roku? Prawda to zgodność z faktem lub rzeczywistością, dokładna zgodność z tym, co jest, było lub będzie. Polegamy na prawdzie proroctw biblijnych. Wątpię, byście to znaleźli w dzisiejszych słownikach. Ale definiuje prawdę jako rzeczywistość.
I nad tym właśnie chciałbym się chwilę zastanowić. Prawda jest rzeczywistością. Jeden z moich ulubionych wersetów pochodzi z 44 rozdziału Księgi Izajasza. Może dlatego tak go lubię, ponieważ widzimy w nim przebłysk boskiego sarkazmu. I kiedy moja żona czasami przywołuje mnie do porządku, mówiąc, Del, jesteś sarkastyczny, patrzę na nią i odpowiadam, dziękuję, to boska cecha. W 44 rozdziale Księgi Izajasza Bóg prezentuje nam pewien obrazek. W zasadzie mówi nam, co w nim jest nie tak. Pozwólcie, że wam to opowiem. No więc Bóg mówi, w porządku, załóżmy, że jakiś człowiek idzie do lasu. Ścina drzewo i przynosi do domu. Przecina je na pół i na drewnie z jednej połowy gotuje sobie obiad. Z drugiej wycina bożka i kłania się mu, mówiąc, ratuj mnie. Co w tym obrazku jest nie tak? A wtedy Bóg mówi, nie rozumieją i nie pojmują, bo zaślepione są ich oczy i nie widzą. Ich sercom brakuje rozsądku. Nie zastanowią się w swoim sercu, brak im poznania i zrozumienia, by stwierdzić, części użyłem do rozpalenia ognia, na jego żarze wypiekłem chleb i upiekłem mięso, a potem się najadłem. Czy powinienem z reszty robić ohydnego bożka? Czy mam oddawać cześć klocowi drewna? A potem mówi, karmi się popiołem, zwiodło go zbłąkane serce, nie potrafi ocalić swojego życia i nie umie przyznać, fałszem jest to, co trzymam w prawej ręce. Czym jest? Fałszem. Fałsz. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad tym, co Bóg tu uczynił? Do czego przyrównał bożka? Do fałszu. Do fałszu. Dokładnie. Czy nasza kultura jest pełna kłamstw? Owszem. Zrozumieliście to? Zwiodło go zbłąkane serce. Co wam to przypomina? Zwiedzenie. Kosmiczną bitwę. Zwiedzenie. Oddaje mu cześć i składa mu hołdy, modli się do niego i mówi, ratuj mnie, gdyż jesteś moim Bogiem. Jakież to głupie. Kiedy Paweł w pierwszym rozdziale listu do Rzymian pisze o powszechnym ucisku i przeszkodach w głoszeniu Bożego objawienia, podaje nam powody. Mówi, że zastąpiliśmy Bożą prawdę kłamstwem, aby służyć stworzeniu zamiast Stwórcy. Na tym polegała zamiana. Zamieniliśmy majestat Boga na kawałek bambusa, albo słup totemiczny, albo jaszczurkę. Przecież to głupie. Zupełnie głupie. I to właśnie Bóg ma na myśli w tym fragmencie. Pomyślcie. Bez sensu. Składa hołdy kawałkowi drewna, wołając, ratuj mnie. Nie uważacie, że kłamstwa mają siłę? Mają i to wielką. Są wystarczająco silne, byśmy robili szalone rzeczy. To może zapytajmy, czym jest szaleństwo? Bycie wariatem. Czym jest szaleństwo? To brak właściwego kontaktu z rzeczywistością. Brak kontaktu z rzeczywistością. To jest to. Wyobraźmy sobie, że gdzieś sobie jedziecie. Samochód się psuje, a wy nie macie komórki. Wiem, że to straszne, nawet w wyobraźni. Udajecie się po pomoc i docieracie do pięknej posiadłości z ogromnym ogrodem, wchodzicie do środka, otwieracie drzwi i słyszycie, jak jakiś mężczyzna mówi, jestem Napoleonem. A z drugiej strony pokoju ktoś inny mówi, nie jesteś Napoleonem, ja jestem Bogiem i uczyniłem cię Cezarem. Jak sądzicie, co to za miejsce? Szpital dla umysłowo chorych. Dom wariatów. Czym jest szaleństwo?
to brak kontaktu z rzeczywistością. Jednak to nie tylko brak poczucia rzeczywistości, ale również wiara, że kłamstwo jest prawdziwe. Ponieważ kiedy wierzycie, że coś jest prawdziwe, kieruje to waszym działaniem. Nasze czyny pokazują, co uważamy za w istocie prawdziwe. I to nazwę ogólnym szaleństwem. I sądzę, że to właśnie na coś takiego cierpimy. Jezus mówił o tym w 6 rozdziale Ewangelii Mateusza. Pamiętacie ten fragment? Jezus mówi: nie martwcie się, nie troskajcie się. I jaki dał przykład, żeby nas przekonać, że nie musimy się martwić ani troskać? Pamiętacie? Ptaki. Powiedział: przyjrzyjcie się ptakom, nie sieją ani nie zbierają plonów, a jednak, a wasz Ojciec Niebieski je karmi. Jaki inny daje przykład? Kwiaty. Polne kwiaty. Popatrzcie, nie pracują i nie przędą, a mówię wam, że nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany jak którykolwiek z nich. Ale czy Jezusowi chodzi tu o ptaki i kwiaty? Na kogo wskazuje? Na Jahwe Irech, Boga zaopatrującego. Co chce, byśmy pojęli? Na jakie ostateczne źródło Jezus wskazuje? Pojęcie prawdy nie jest filozofią, abstrakcją czy teorią. Prawda sprowadza się do tego, kim jest Bóg. On zna prawdę. On jest prawdą. Jest źródłem wszelkiej prawdy. Wszelka prawda pochodzi od Niego. I dlatego musimy zacząć od Niego, od doskonałego Boga i zrozumieć, kim On jest, żeby mieć jakiś punkt odniesienia dla określenia, co jest prawdą, a co nią nie jest. Jakie jest ostateczne źródło prawdy? W co Jezus chce, byśmy uwierzyli? Na kogo wskazuje? Co mówi na tym miejscu dla świadków? Amen, amen. Co jest ostatecznym źródłem prawdy? Bóg. Sam Bóg. I dlatego wciąż będziemy zwracać się ku Niemu i patrzeć na Niego, ponieważ On jest ostatecznym źródłem prawdy. W 2 liście do Kolosan czytamy: w Nim ukryte są wszystkie skarby mądrości i wiedzy. Starając się pojąć Bożą prawdę, zobaczymy, że za każdą Jego prawdą kryje się natura, charakter i istota samego Boga, który ogłosił nam prawdę, będącą w zasadzie odbiciem Jego charakteru i natury. On jest ostatecznym źródłem prawdy. To ciekawe, co dalej mówi ten fragment. W Nim ukryte są wszystkie skarby mądrości i wiedzy. A co dalej? Mówię o tym, aby nikt nie wprowadzał was w błąd pozornym dowodem. Co wam to przypomina? Kosmiczną bitwę. Naszą kosmiczną bitwę. Ostateczne źródło prawdy Jezus chce, żebyśmy w to uwierzyli. Jezus mówi: posłuchajcie, mówię wam, że On naprawdę jest Bogiem zaopatrującym. Pokazuje, co jest rzeczywiście prawdziwe i pyta nas: wierzycie w to? A potem mówi: czyż nie zatroszczy się o was, o małej wiary? Do czego Jezus zmierza? Używa słowa wiara. Czym jest wiara? Wiecie, dzisiejsza kultura trochę mnie irytuje. Zwrot ludzie wiary. Co to ma być? Wiary w co? Wiary w wiarę? Zastanawiacie się czasami nad głównymi pojęciami chrześcijaństwa, takimi jak przekonanie, wiara, zaufanie, nadzieja. Co je ze sobą łączy?
Czy jesteśmy ludźmi nadziei, bo pokładamy nadzieję w nadziei? Boże prawdy. Nasza wiara jest wiarą w prawdy Boga i w Tego, który wiernie za Nimi stoi. Pokładamy ufność w Bożych obietnicach, a nadzieję w tym, co nam przygotował, że tak właśnie będzie. Nie wierzymy w wiarę, nie pokładamy nadziei w nadziei. Co to ma być? Czyż nie zatroszczy się o was, o małej wiary? Wiara jest dziś mocnym słowem, ale rzadko wskazującym na Tego, w którego powinniśmy wierzyć. Jak często Jezus mówił, że mamy mieć wiarę jak dziecko? Co to znaczy? Spróbujmy to określić, przyglądając się dziecku. Jaką niesamowitą wiarę widzimy u dziecka, które stoi na krańcu trampoliny i czuje, jak wszystko w środku mówi mu nie skacz. Ale patrzy na mamę lub tatę, i ich wiara i ufność pomaga mu przezwyciężyć własne uczucia. Nasza wiara nie jest uczuciem. Nasza nadzieja nie jest uczuciem. Nasza wiara przezwycięża nasze uczucia. Dlatego prowadzi nas z powrotem do Bożych prawd. W chwilach, kiedy tego nie czujemy, kiedy wydaje nam się, że jesteśmy zupełnie sami, opuszczeni, czego się chwytamy? Wiary? Nie. Jego. Nawet jeśli tego nie czujesz, nawet jeśli ciągnie cię całkiem gdzie indziej, właśnie tego kurczowo się trzymasz. Do czego Jezus tutaj zmierza? Chce się rozprawić z naszymi troskami? On łączy naszą wiarę z naszymi uczynkami i emocjami. I rzeczywiście to, co uznajemy za istotnie prawdziwe, wpływa na to, jak postępujemy i jak czujemy. Nasze emocje i czyny są bezpośrednio związane z tym, co uważamy za rzeczywiście prawdziwe. To nami kieruje, więc wciąż będziemy stawiać sobie to pytanie. I jest to pytanie dość niepokojące. Pytanie, które naprawdę mnie dręczy. I ponieważ nie chcę być w tym osamotniony, was też nim podręczę. Czy naprawdę wierzycie, że to, w co wierzycie, jest w istocie prawdziwe? Czy naprawdę wierzycie, że to, w co wierzycie, jest rzeczywiście prawdziwe? Wiecie, gdybyśmy wszyscy, jak tu jesteśmy, 36 osób, wyszli z tej klasy, naprawdę wierząc, że to wszystko jest w istocie prawdziwe, tak naprawdę prawdziwe, to obrócilibyśmy świat o 180 stopni.
Często myślałem o tym, że gdybym naprawdę wierzył, że modląc się naprawdę wchodzę do sali tronowej, a Bóg pochyla się nade mną, wyciąga ręce i mówi: podejdź bliżej, porozmawiajmy. Więc gdybym naprawdę w to wierzył, to nie miałbym kłopotów z modlitwą. Miałbym problem z tym, żeby wstać i odejść. Czy naprawdę wierzycie, że to, w co wierzycie, jest w istocie prawdziwe? Ojcze, czy zechcesz rozpocząć tę przemianę we mnie, w zebranych tu studentach? Okaż nam tę łaskę i pozwól nam spojrzeć w Twoją twarz, abyśmy mogli dostrzec prawdę o tym, kim jesteś, i prawdę, którą nam objawiłeś. I proszę Cię, Ojcze, abyśmy zrozumieli, kim my jesteśmy i w co tak naprawdę wierzymy, co nami kieruje, żebyśmy zobaczyli naszą kulturę w rzeczywistości widzianej Twoimi oczami. I żeby to, Ojcze, obudziło w nas tę samą pasję i współczucie, które widzimy w Tobie. Abyśmy, kiedy nas zawołasz, mogli powiedzieć: oto jestem, poślij mnie. Spraw to, Panie, poprzez Jezusa. Amen.